kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z testem podkładu oraz nową paletką firmy polskiej, chyba dosyć nowo otwartej. Trzy osoby tę firmę prowadzą, dwie kobiety i chłopak. Na pewno Agata i Mateusz, trzeciej pani nie pamiętam. I jest to, słuchajcie, zaraz Wam w ogóle wszystko powiem, bo też od palety sobie zaczniemy. A podkład firmy, osoby, które mnie oglądają, firmę Idun na moim kanale już poznali i wiedzą, że ja jeden już podkład tej firmy mam. I one niby tak samo się nazywają, ale ten jest Saga. Więc nie wiem, może troszeczkę będzie miał inną formułę albo cokolwiek, zobaczymy. Zobaczymy, jestem ciekawa. Także taki dzisiaj teścik, taki dzisiaj film, a co do palety, to zaraz jak tylko przejdziemy do dalej, to Wam o niej poopowiadam. Ja sobie w tym czasie też przygotuję powiekę i do Was wrócę, więc zaczynamy, kochani. Wracam. 3 ina położyłam i zmatowiłam łuk brwiowy. I o jaką paletę mi chodzi? Chodzi mi, słuchajcie, o The Dots. To jest w ogóle po kolei. To jest marka polska. Oni robią tylko palety, nic poza tym nie mają. Natomiast to jest tak skonstruowane, że najtaniej wychodzi, bo tam chyba 15% dostajecie rabatu, jeżeli sami sobie skomponujecie paletę. Paleta jest szóstką, wygląda tak. I w takich opakowaniach przecudownych, bardzo fajnych, profesjonalnych, przychodzą Wam pojedyncze cienie. I specjalnie zostawiłam właśnie, żeby Wam to pokazać. Więc jest to naprawdę, to wygląda mega tak, jest zadbane o każdy jakby szczegół, nie? Tak przychodzą cienie. Na stronie sami sobie... Troszeczkę było dla mnie mało tamtych cieni do wyboru, powiem szczerze. Głównie były błyski, gdzie ja nie chciałam za bardzo błysków, chciałam maty wypróbować, jakie są. No i dostajecie oddzielnie paletkę i sobie wyciągacie, komponujecie paletkę tak jak chcecie i ja ją już skomponowałam. Paletka jest z lusterkiem. Tak u mnie wygląda. Bardzo mi przypomina, słuchajcie, w ogóle paletkę Lethal Cosmetics. Bardzo i wielkościowo i tak właśnie też ją skomponowałam nie za bardzo neutralnie, to znaczy to jest dosyć kolorowa paletka, no ale taki miałam, ja już po prostu, słuchajcie, nie mogę też patrzeć na te neutralne palety, ja mam tego też tyle. Naprawdę zużycie jednej palety neutralnej masakra, kolorowej pewnie jeszcze gorzej, aczkolwiek ja lubię się bawić i lubię się malować kolorem, dlatego taką wzięłam. No i dobra, słuchajcie, to przejdziemy do tego, żeby się pobawić właśnie tym, no. Wezmę pędzle, słuchajcie, klawiera. Wezmę pędzle klawiera, biorę ten płaski, to jest Mr. Smudger 240N i lecę. No i będzie kolorowy makijaż. Zieleń i czerwień. Tak, czerwienią sobie przyciemnię, natomiast ogólnie pójdzie zieleń. Dobra, tak się nabierają. Jak, słuchajcie, konsystencja. Konsystencja jest niesamowita. Niesamowita jest konsystencja, słuchajcie. Jestem w ogóle w szoku. O ludy, jestem w szoku kompletnym. Piękne cienie. Oczywiście będziecie mieli to podlinkowane, będziecie też mieli... jak wejdziecie w link, to zobaczycie, ile paletka kosztuje. Może nie jest to najtańsza sytuacja, słuchajcie, ale to jest przecudowna formuła cieni. Przecudowna. Dobra, biorę ten zielony drugą stroną. To się nakłada jak krem.
mam takie poczucie, jakbym właśnie jakąś taką kremową konsystencję bardziej niż pudrową nakładała. Dobra, lecę tu z tym zielonym. I będę to też rozmrużała, słuchajcie, z zielonym. Na to też położę błysk, ale już położę go pacynką. Dobra, i teraz biorę sobie ten pędzel taki mocno puchaty i wezmę tę zieleń taką bardziej zgniłą, bo to jest zielone, słuchajcie. Szaro taki zielony, taki. Tak się nabrał i chcę to w górze rozdymić. Ale co to jest za formuła, słuchajcie, cieni? Chyba się z taką nie spotkałam. Nie pyli się w ogóle, jest bardzo mocno, silnie sprasowana. Mówię, wręcz taka, mam wrażenie, kremowa. Bardzo fajnie się blendują, świetnie się przenikają. Bardzo fajne, mega. Dobra, czas spróbować jakiś błysk położyć na połączenie tak naprawdę tych dwóch kolorów. I słuchajcie, mam nowe pacynki, więc biorę bez żadnego kleju, bez niczego. No i tak sobie myślę, żebym wzięła jednak ten. Oba są różowe, ale ten jest z fioletowymi podtonami. O, jak masło. Nie wiem, czy to takie dobre, ale okej, okay. Mieni się, dlatego tu tak chyba właśnie będzie fajnie pasował. To jest taki troszeczkę konsystencja, nie wiem czemu, wydaje mi się jakiegoś brokatu. Strasznie się poosypywało. Oczywiście płatki cały czas używam, słuchajcie, tylko ściągam przed wami. Nie jest to błysk, słuchajcie, powalający, ale przepięknie się pracuje z tym. Mogłabym jeszcze spróbować może drugą stroną tego drugiego błysku, który mam. Zobaczyć, jak on mi tu... O, zdecydowanie fajniejsza formuła. Fajniejsza, no. Bardziej się może nadaje nawet. Bardzo fajna praca. Powiem wam, że sztos. W ogóle pod palcem one są takie inne. No, dobra, kończę drugie oko i zaraz do was zrobiłam, dokończyłam drugie oko. No, paletka jest sztosem. Naprawdę. Robię sobie... Elza Petarden. Kończę, słuchajcie, i dokończyć nie mogę tego korektora. A że tak mi się wydaje, wizualnie chyba kolorystycznie może się okazać najlepszy do tego, bo tak szukałam, żeby dobrać po buteleczce oczywiście, bo jeszcze tam tego nawet nie wykładałam ani na rękę, ani nigdzie nie wyciskałam podkładu, więc do końca nie wiem. Wydaje się taki bardzo jasny w buteleczce, ale zobaczymy. Także takie delikatne tylko tu. Osypał mi się, słuchajcie, trochę ten brokat, no ale dokończę sobie dolną powiekę, skoro już zrobiłam tak, żeby mi się to przykleiło. I na dolną powiekę, słuchajcie, dam ten pomarańcz. Najpierw troszeczkę czerwieni, ale to tylko tyle, żeby tu to pociągnąć dalej. A reszta to będzie właśnie ten pomarańcz. No takie są te cienie intensywne, że po prostu brak mi, słuchajcie, słów. Patrzcie. To jest tak intensywne, to są takie konkretne kolory, konkretne cienie. Masełkowo-satynowo-jedwabiste w dotyku. Przepięknie się ze sobą czują. Naprawdę jest to coś mega przyjemnego. Teraz dam ten błysk drugi tu. Właśnie o.
konkretny jest ten błysk, powiem szczerze, ten właśnie drugi, bo ten duochromowy jest po prostu bardziej brokatowy, natomiast ten jest taki piękny. Super, kolorowy makijaż wyszedł. 3 sekundy, słuchajcie, mi to zajęło. Mam wrażenie, że naprawdę 3 sekundy. Dobra, biorę to. No, wydaje się jasne, ale ma inną konsystencję niż tamten Idun. Trochę, ale śmierdzi tak samo. Jest taki jasny. Tamten kolor jest bardziej żółty, co nie odpowiada mi do końca. Ale to też jest chyba nie do końca. Nie do końca moja bajka. Dobra. Biorę. On już zastyga. Trzeba z nim chyba szybko strasznie pracować. Bo już na nosie widzę, że już złapało trochę. Tak, to jest taka bardzo ciężka formuła, bo jest to podkład mineralny, więc on jest jeszcze do tego bardzo long wear. Oczywiście opis, co ten podkład robi, będziecie mieli w opisie tego odcinka, ale strasznie jest kryjący, taki jak tamten. Trzeba się, słuchajcie, do takich formuł przyzwyczaić, jeżeli się chce w ogóle takie formuły używać. No niestety za daleko trochę poszłam. Dobra. Teraz tu trochę odbiorę spodem po prostu. Kolorystycznie wydaje się, że jest ok. Zobaczcie, tu nie ma za bardzo jakiegoś odcięcia. Wydaje się, że jest to bardzo dobre. Natomiast już teraz też odchodzę trochę od tych formuł. I tak jak na przykład byłam zachwycona tym Idunem i bardzo chciałam go używać i byłam taka zachwycona nim, bo on, zobaczcie, wygładza mega, ale wygląda bardzo ciężko, sucho, mineralne zresztą produkty to do siebie mają, że też wysuszają bardzo. Ja mam wrażenie, że tu to mi zebrało cały mój, słuchajcie, makijaż, więc ja sobie tu dorzucę. No już, to jest już nie moja formuła jednak. Po Idun Żadzie już też rzadziej sięgam, ale jest to formuła naprawdę long wear. Jest to naprawdę formuła, która Wam wytrzyma cały wieczór. Jest to formuła, która Wam wyrówna kolor, która przykryje wszystkie zmiany, która bardzo Was wybluruje, ale jednocześnie bardzo ciężko wygląda. No i co? Dobra, wezmę, słuchajcie, dzisiaj Claresse Puff Cloud. Nie, Claresse Fill the Powder. Boże, Puff Cloud. I na razie sobie zrobię pod oczami troszeczkę chociaż. No, jestem taka bardzo tapetowata, nie? Już troszeczkę odchodzimy od tych tapet. A tu tak wyszło. Tapetowato bardzo, bym powiedziała nawet. No, to już nie jest to wykończenie. I właśnie tego Iduna też już coraz rzadziej używam, się nad tym zastanawiam, czy nadal to jest formuła, która spełnia moje wyobrażenie. Słuchajcie, ja już Wam powiem, no, ja nie będę wracała z tym podkładem. Napiszę ewentualnie, gdyby się coś zmieniło, ale ja już widzę, że to jest dokładnie formuła taka jak tego Iduna, który ja mam i który znam. Dokładnie tak się samo rozprowadza. Zobaczcie, jak suchość widać w ogóle. No, to nie jest już formuła, która spełnia jakiekolwiek moje oczekiwania. Muszę zdjąć w ogóle tę suchość, czyli przygotuję sobie setting spray.
po to, żeby on troszeczkę zdjął, bo jest sucho bardzo, bym powiedziała. Użyłam, słuchajcie, Wet n Wilda Photo Focus. Oświetlacza, jakiego użyję, i różu. Chociaż ten róż w używaniu to jest katastrofa. Może użyję, słuchajcie, tych Pearls Harmony. Dawno tego nie używałam. A bronzer? Bronzer jeszcze nie wiem. Rosie? Nie, Alcina może. Cała jestem w ogóle w tych wszystkich kosmetykach. Alcina, bo on jest taki jaśniejszy. No a ja jestem, mam wrażenie, że wybielona. Nie wiem, co wy myślicie, ale mam wrażenie, że jestem wybielona. Dobra, zrobimy te konturowanie. Niech już będzie, ale naprawdę dobrze nie jest wcale, słuchajcie. Nie podoba mi się już, no nie podoba mi się już to wykończenie, niestety. Strasznie wyglądam sucho, strasznie wyglądam tak niefajnie, mam wrażenie właśnie. Plus jest jego taki, że on szybko zastyga, więc on jest, ja już czuję, że on pracuje już na zastygniętym produkcie. Więc teoretycznie setowanie i tak zawsze wam przedłuży, więc jakby użycie pudru dla mnie jest obligiem, przynajmniej w strefie T. Ale on jest już formułą zdecydowanie bardziej zastygniętą. Wezmę sobie, żeby to... Tak, dosłownie delikatnie. No i widzicie, on mi dzisiaj pasuje. Czyli po prostu Alcina to jest, zależy do jakiego podkładu taką tonację przyjmuje, słuchajcie. Bo on teraz nie wygląda na pomarańczowy. On wygląda na normalnie ocieplony, taki sun-kissed, bym powiedziała wręcz. I nie wygląda absolutnie, ale to jest tak suche, słuchajcie, nawet przy linii włosów jest tak sucho, już to już nie jest to, już po prostu to nie spełnia moich wymogów jednak. No i cóż, trudno się mówi. Biorę taki do różu i użyję sobie Douglas Pearls Harmony. One bardziej są, słuchajcie, pomarańczowe niż różowe, bo tu jest więcej pomarańczowych tonów. Ale do makijażu oczu on mi po prostu będzie, tak mi się wydaje, bardziej pasował. Bardzo kolorowy wyszedł ten makijaż, naprawdę jestem zachwycona tą paletką, ale jeszcze przyjdzie podsumowanie. Wtedy... No, trochę są rozświetlające, nie? Jest jakiś taki brokat na tym. No i jeszcze użyję tego Bel. Dawno nie używałam, bo on jest tutaj, a nie w tej podręcznej. Ale sobie tak myślę, że dzisiaj użyję. Wezmę tego pędzelka. I lecę z tym koksem. To jest dla mnie już taki hardkorowy rozświetlacz, że ja muszę już z nim uważać, nie? Dobra, słuchajcie. Zrobię sobie brwi. Nie wiem, czy chcecie ze mną zrobić brwi. Właśnie tutaj nie umiem podjąć decyzji i dobrze by było, jakbyście byli i podjęli ją za mnie. Dlaczego? Już wam tłumaczę. No bo przy ostatnim filmie widzieliście, że przyszło do mnie... to. I to jest taki bardziej ten aż, słuchajcie, blond. Taki jest jasny. No i chcę zrobić i tym w takim razie. I użyć może jakiegoś innego szablonu, który będzie szablonem cieńszym. Może zrobię z wami jeszcze, żeby jakby pobawić się tym. O.
No i dobra, i co? I zobaczymy. Takie cieńsze bym wolała, powiem szczerze. Dobra, to jest medium brown, więc najpierw zacznę od tego medium brown. I tak gdzieś do, słuchajcie, połowy. Teraz tym drugim. Aż. Nie wiem, czy będzie jakaś różnica. Za mocno. Za mocno! Powinno się to jakoś tak delikatnie po prostu, słuchajcie, dotykać. Bo tu w tym momencie nie widzę żadnej różnicy. Ale po wyczesaniu i zmiękczeniu tego wydaje mi się, że nie jest źle. Dobra, lecimy teraz z drugą stroną. Jeszcze dojdzie żel, więc jeszcze zobaczymy. Nie wiem, czy to wyjdzie równo, czy nie, słuchajcie, bo tutaj naprawdę nic nie widzę. Ale muszę już tak samo dobić, jak tam, żeby nie było widać różnicy. To jest... A, źle. To powinno być tu. No, widzicie, pomyliłam stemple. Dobra, tu idziemy z tym medium. A teraz idziemy z tym aż jaśniejszym. Tu powinno być już trochę lepiej. Krzywo, nie? Czy nie? Ale wyszło delikatniej. Wydaje mi się, że lepiej. Nie wiem, tak jakby brakuje mi tylko tej końcówki. To tę końcówkę jeszcze. Medium. Jeszcze tutaj chcę dobić. O, żeby w miarę to było równo. I chyba tu wyszło dużo lepiej, jakoś tak delikatniej, bo wiecie, tu też było długo to namaczane, tylko wyszły tu wyszło źle, ale może jakbym... Dobra, czekajcie. Jakbym tu wzięła to troszeczkę... Nie, tu jest trochę jakby za blisko. Dobra, wezmę teraz, słuchajcie, gloss Makeup Revolution. I to sobie je jeszcze doklepię. Ej. Ja myślę, że każdy jest w stanie się nauczyć tego i zrobić to fajne. I ja już wiem, że przy pierwszym otwarciu trzeba na coś odcisnąć to, ponieważ to jest bardzo mocno namaczane. To jest bardzo normalne, bo to jest zakręcone i cały czas dotyka, więc jakby to się cały czas w tym pudrze tkwi. Więc po otwarciu pierwszym to jest silnie napigmentowane. Trzeba to po prostu jakąś kartkę o coś odbić po to, żeby tak nie było i wtedy wyjdzie taki efekt jak tu. Dużo fajniejszy, dużo delikatniejszy. Teraz to jeszcze nie jest ideał, ale będziemy do niego dążyć i będziemy dalej tego używać i się tym bawić, bo wydaje mi się, że jak człowiek się do tego przyzwyczai i już tak dojdzie do perfekcji, to tu będzie coś naprawdę niesamowitego, tak mi się wydaje, więc zobaczymy. Ta mi się mniej zdecydowanie podoba, no to tego nie ukryję, że tak jest, natomiast ogólnie rzecz ujmując, cała koncepcja mi się bardzo podoba.
i dla asymetrycznych osób moim zdaniem jest po prostu idealny. Dobra, słuchajcie, nie wrócę do Was z tym podkładem, ja wiem, że on będzie długotrwały, to jest kwestia tego, że po prostu to jest to samo według mnie niż to i to, tylko jakaś podnazwa Saga, ale dokładnie widzę na twarzy, że to jest dokładnie to samo. Więc już darujmy sobie. Ja zrobię sobie rzęsy, słuchajcie. Zrobię sobie dzisiaj burleską tą i nie wiem, i jakąś pogrubiającą użyję. I może użyję L'Oreala. Więc to. Tu z ust mi nawilżyła. To jest rewelacyjne. Tak nawilża. Takie są super usta, że po prostu mówię Wam. Przyjdę z gotowymi też już ustami, bo nie mam nic nowego i sobie podsumujemy. Dobra, słuchajcie, to jestem. I teraz tak. Przejdę do tego, tak w ogóle wygląda w opakowaniu. Piękne są opakowanie i Duna. I kiedyś kupiłam paletkę, ale wiecie co, odesłałam jej i ją nie użyłam. Piękna jest też buteleczka, dużo fajniejsza niż ta, tak mi się wydaje, że ta jest taka słabiej wyglądająca, ale to jest dokładnie dla mnie ten sam produkt i ja nie muszę testować jego trwałości, bo ja już wiem po konsystencji, po tym jak się rozkłada na twarzy, że on trwały będzie bardzo, on jest zastygający, w ogóle też przy Was użyję sobie. Żeby trochę tej suchości odjąć, bo to jest naprawdę suchy podkład i on przy dłuższym stosowaniu bardzo Was wysuszy, więc to nie jest coś, co ja mogę wszystkim polecić. To jest coś, co mogę polecić do bardzo tłustej skóry, do takiej ultra tłustej skóry. Myślę, że z tymi podkładami i Duna tłusta bardzo skóra się polubi. Natomiast taka normalna jak moja i tak dalej, to już raczej nie bardzo. Coś tutaj spadło. I słuchajcie, jeżeli chodzi o paletkę, to jest naprawdę sztos, ta paletka. Ja sobie wybrałam takie kolory, wy nie musicie, tam były też chyba brązy i tak dalej. Wybrałam bardzo kolorową paletkę konkretną, mam też bardzo kolorowy, fajny makijaż, no serio. To jest rewelacyjne, są te cienie, po prostu to. To jest masło, to jest tak, patrzcie, to są tak intensywne po prostu kolory, ale tak przyjemne pod palcem, takie, no po prostu, czego więcej trzeba, słuchajcie, czego więcej trzeba. Rewelacyjnie napigmentowane, nie są plamiste, przecudownie się blendują, same się rozkładają, tak naprawdę nic nie musicie zbyt wielkiego robić. Ta paletka jest jednym wielkim, słuchajcie, sztosem. Naprawdę jest jednym wielkim sztosem. Ja myślę, że jeżeli byście to nałożyli bez bazy, może Wam pobarwić. No, bo ona tak trochę, chociaż, słuchajcie, wodą micelarną bez problemu się zmyło. No, ale cały dzień one będą u mnie na powiece, więc no ja bym tak na sam korektor może aż tak intensywnych cieni nie kładła, bo to jednak jest ryzyko, że ten kolor Wam trochę na powiece zostanie, zabarwi. Natomiast naprawdę ja jestem zachwycona tą formułą tych cieni, to jak się z tym pracowało, jak wyszedł naprawdę efektowny, fajny, ciekawy, kolorowy makijaż. Jestem na tak. Spróbujcie, zobaczcie sobie tę markę, zobaczcie co możecie sobie sami stworzyć, jaką paletkę. Może Was to zaintryguje, ten film, i zerkniecie, bo naprawdę ja ubolewam, bo ja to nagrywam, słuchajcie, w lutym. Wy to zobaczycie w marcu. Ja jestem z tego, co chyba kojarzę, jedną z pierwszych osób, które w ogóle tę paletką, tą firmą się zainteresowała i tę paletkę sobie sporządziła. I trochę to jest smutne, że ja to kręcę tak późno, znaczy
w dobrym czasie, ale tak późno wam wydam ten film, ale teraz przez miesiąc czasu nie będę nagrywała w ogóle. Musiałam sobie narobić filmów praktycznie do końca marca. I no bo po prostu nie będzie mnie. I no i w związku z tym no jest jak jest. Także jeszcze wam tylko powiem, że dzisiaj użyję Armani Code'u. Boże, cudowne są te perfumy. Dzisiaj mam ochotę na taki zapach, bo bardzo mocno słońce też wali za oknem i to jest taki na każdą porę roku tak naprawdę. Czyli zima jest za oknem, bo śnieg leży, ale jest, słońce świeci, więc jest super. Wy oglądacie to w marcu i ja mam nadzieję, że kiedy to oglądacie, jest już wiosna. Także tak, kochani, nie przedłużam więcej. Fantastyczna dzisiaj zabawa. Świetnie się czuję w tym makijażu. Bajkowo mi się pracowało po prostu z tymi cieniami. Z tym Revolution, ja myślę, że ja będę tego używała. Słuchajcie, ten szablon nawet jest lepszy, bo właśnie on się tak schodzi. No i tak jak mówię, ja odcisnę i dopiero sobie namaluję i to wyjdzie mi, podejrzewam, że lepiej. Także jest to bardzo fajny produkt. Dobra, to tyle. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia wkrótce. Dzisiaj nie mam dla was śmiesznego filmiku na koniec. Buziaczki!